Patch 3.0 zbliża się nieubłaganie, jesteśmy już po zapowiedzi tego patcha i poznaliśmy już, jakie banery będą na tym patchu i będą to aż 4 banery, z czego 3 z nich to będą rerany. I zawsze w takiej sytuacji, kiedy jest więcej postaci jednocześnie, pojawia się pytanie, po kogo rolować? Skłamałabym, gdybym powiedziała, że przynajmniej kilka razy na streamie nie pada to pytanie w moją stronę, ej, po kogo radzisz mi rolować? I dzisiaj w jakiś sposób postaramy się odpowiedzieć sobie na to pytanie, jednak wcześniej musimy zadać inne pytanie. Kogo potrzebujecie do drużyny? Czy potrzebujecie DPS-a, czy potrzebujecie supporta? Ponieważ jak zapewne wiecie, większość postaci może tak ogólnie podzielić na właśnie te dwie role, albo mają zadawać damage, albo mają w jakiś sposób wspierać właśnie tę postać, która zadaje damage. Odpowiedź na to pytanie w jaki sposób na pewno już się nakieruje, ponieważ dwie z tych postaci to są DPS-y, a dwie z tych postaci to są supporty. Oczywiście te postacie działają inaczej, ale o tym sobie pokrótce powiemy w kolejnej części filmu. I oczywiście zaczynamy od nowej postaci, czyli od Dinariego. Jest to pięciogwiazdkowy łucznik Dendro. Właśnie jest to nowy element, więc jest to tym bardziej kusząca opcja, żeby po niego rolować, żeby zdobyć nowy element jak najszybciej, aby móc wykorzystywać go w party. Oprócz tego Tinari jako nowa postać, jako nowy DPS prawdopodobnie będzie bardzo mocny, ponieważ jak zauważyliśmy na przestrzeni wszystkich patchy nowych postaci, raczej jest taka zasada, że jeżeli mamy nowego DPS-a, to jest postać po prostu bardzo mocna. Każdy kolejny DPS jest po prostu mocniejszy i tak również może być w przypadku Tinariego. Jednak mamy całkiem pokaźny pakiet rzeczy, które odwodzą nas od tego, dlaczego na Tinariego nie powinniśmy miszować, a przynajmniej nie w pierwszym dniu banneru, ale oczywiście wszystko zależy od was. Co musicie o Tinarim wiedzieć, że on po patchu 3.0, zaczynając od patcha 3.1, będzie dostępny w standardowej puli. Oznacza to, że jeżeli przegrywacie to słynne 50 na 50, to Tinari będzie jedną z tych postaci, która będzie mogła wam wypaść. Jeżeli jednak to was całkowicie odwiedzie od wishowania po niego, to wiedzcie, że nie zawsze wam ta postać musi wypaść, którą chce. Jestem takim przykładem osoby, która do tej pory, pomimo tego, że gram ponad 1,5 roku, nie ma Jhin, zamiast tego mam Catching na C3 czy Diluca na C2, więc może zdarzyć się tak, że przez długi czas wam po prostu w ogóle nie poleci. Wcześniej powiedziałam, że jest to nowa postać, więc będzie raczej silna, ale z drugiej strony dokładnie tego nie wiemy. To będzie wiadomo dopiero po tym, jak Tinariego się przetestuje. Tak więc jeżeli myślicie o nim, ale nie jesteście do końca przekonani, radziłabym wam po prostu poczekać kilka dni i zobaczyć, jak jego gameplay będzie wypadał na przykład u streamerów. Z tego, co dostaliśmy na live streamie, z tego, co mamy w opisie, wynika, że główną siłą Tinariego będą charge ataki. I tutaj niekoniecznie musi podobać się to osobom, które grają albo na telefonie, albo po prostu słabo celują. Ponieważ granie pod charge ataki łucznikiem jest dość specyficzne, oprócz tego wymaga od was pilnowania się, na przykład posiadania w party tarczy, robienia jakichś uników, żeby wam po prostu tych charge ataków nikt nie przerywał. Tak więc te charge ataki mogą być zarówno jego największą zaletą, ale i wadą, a wręcz wykluczeniem dla niektórych osób, które właśnie, tak jak powiedziałam, grają albo na urządzeniach mobilnych, albo mają problemy z celowaniem. Po prostu, no niestety, to może wpływać na damage, ponieważ możecie jakiego charge ataku nie trafić, może wam taki charge atak zostać przerwany, to może obniżyć całkowity damage teamu. W ogóle dużo osób śmiało się z Tinariego, że to jest po prostu Dendro Ganiu i zobaczycie, jak będę mówiła przy Ganiu, że naprawdę są to dość podobne postaci, ponieważ oczywiście różnią się żywiołem, ale obu siłą jest charge attack, obie na swoim elemental skillu mają taunta, no tylko tutaj różni się nam elemental burst, ale do Ganiu jeszcze przejdziemy. Teraz kolejna druga postać, która będzie współdzieliła banner z Tinarim, czyli na Zhongliego. Zhongli bez wątpienia jest najmocniejszą tarczą w grze. Oczywiście mamy też innych tarczowników, jednak przy podobnym buildzie Zhongliego tarcza będzie zawsze mocniejsza i oprócz tego jest to bardzo długa tarcza, ponieważ trwa przez praktycznie cały cooldown jego elemental skilla, czyli praktycznie non-stop możemy mieć tarczę. Posiadając Geoarkona w teamie, możecie w ogóle zapomnieć o unikach, w ogóle granie staje się dużo prostsze na aby się chociażby. Zhongli bardzo się przydaje w teamie z łucznikami, żeby nikt nie przerwał tej sekwencji, nie tylko pod charge ataki, ale również jeżeli macie taką sekwencję, jak na przykład musicie grać jej mio pod normal ataki, gdzie wprowadzacie konkretną sekwencję ciosów, wtedy również tarcza jak najbardziej się przydaje, żeby tej sekwencji nikt wam nie przerwał. Oprócz tego jego ult petryfikuje wrogów i zadaje jeszcze damage. To wszystko czyni Zhongliego jednym z lepszych supportów na chwilę obecną dostępnych w Genshin Impact. Jednak żeby nie było tak kolorowo, na niekorzyść Zhongliego działa to, że z kolei całkiem trudno jest zrobić z niego DPS-a. Oczywiście, że się da, wtedy się gra go głównie pod physical, jednak nie jest to zbyt polecane, traci się te główne zalety Zhongliego, więc raczej jako DPS wam służyć nie będzie. I pomimo tego, że ult ma mnóstwo zalet, o których przed chwilą wam powiedziałam,
niestety ma też całkiem długą animację, a jak wiemy, na Abbasie liczy się każda sekunda. I pomimo tego, że tarcza jest wspaniała i jest naprawdę mocna, z drugiej strony nie chroni nas przed korozją, którą poznaliśmy razem z Inazumą, która zaczęła nas zjadać i wtedy żadna tarcza nie pomaga, tylko i wyłącznie ratuje nas heal. I pomimo całej swojej świetności, jednak Geon nie jest zbyt dobrym elementem. Okej, ma swoje plusy, ale jednak ma dość słabe reakcje, zwłaszcza, że nie słyszeliśmy o żadnych reakcjach między Geo a Dendro. Więc myślę, że w tym przypadku również jest warto poczekać. Na szczęście ci panowie są razem, więc możemy poczekać na jednego i drugiego jeszcze kilka dni i po prostu zobaczyć u innych, jak te elementy będą ze sobą współgrać. No i mamy drugą połowę patcha, czyli baner Ganyu i o niej musicie wiedzieć, że jest jednym z mocniejszych DPS-ów. Podobnie ku Tynariego, jej główną siłą są charge ataki, jak wspomniałam jej E tamtuje wrogów, natomiast elemental burst też jest bardzo dobrym skillem, ponieważ jest to bardzo duży obszar AOE, na którym nieustannie zadawany jest cryo damage. Jest to świetne, kiedy na przykład gramy Ganyu z Hydro i cały czas mamy Freeza. I co jeszcze jest super, że Ganyu jest postacią budżetową. To znaczy, że jedna z jej lepszych broni to czterogwiazdkowy łuk od Kowala, natomiast setów też mamy kilka opcji, na przykład Blizzarda, który dzięki swojej pasywce na czteroczęściowym zestawie ułatwia balansowanie krytów, albo Wanderer, którego możecie nie dość, że dostać z bossów, to pewnie macie go już mnóstwo na przestrzeni czasu, to oprócz tego jeszcze możecie go zrolować w strongboxie. I niestety w przypadku VAD wymieniłabym to samo co u Tynariego, czyli charge ataki. Gracze mobilni, gracze, którzy mają problem z celowaniem, mogą nie za bardzo czuć ten gameplay. I tutaj myślę, że tyczy się to zarówno jednej, jak i drugiej postaci, że warto jest przetestować sobie na tę stronę. Po prostu zobaczyć, jak wam się będzie pod te charge ataki grało. Poznaliśmy szereg nowych reakcji z Dendro, jednak Cryo tam nie było, więc na chwilę obecną nie wiemy, jak te dwa elementy będą ze sobą grały. Możliwe, że skończy się EA Cryo Impact i niestety Cryo odejdzie troszkę w zapomnienie i tutaj wzyskają inne elementy, ale to jest tylko takie moje gdybanie, tego na pewno jeszcze nie wiemy. No i ostatnia z tej wielkiej czwórki, czyli Kokomi, która będzie również w drugiej połowie i będzie spudzieliła baner z Ganyu. O niej musicie wiedzieć to, że jest naprawdę świetnym healerem, nie dość, że healuje na swoim elemental skillu non-stop, dodatkowo jeszcze podczas odpalenia bursta również healuje drużynę. Kokomi świetnie nakłada Hydro, ta meduza, która pływa, naprawdę robi to bardzo dobrze, zwłaszcza na przykład w teamach, które gra się z Elektro. Bardzo dobrze to działa, cały czas to Elektro tam jest boostowane przez to Hydro. Więc Kokomi ogólnie bardzo dobrze boostuje reakcję. I w przeciwieństwie do wspomnianej przed chwilą Ganyu, tutaj wiemy, że Hydro dostaje reakcję z Dendro i możliwe, że jest to nowa era w Genshinie, Hydro Supremacy. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja trzymam kciuki, ponieważ uważam, że Kokomi jest troszkę niedoceniana. Jak tylko się pojawiła ta postać, od razu wszyscy się z niej śmieli, to bardzo mocno, wręcz to był hejt na tę postać wylany, że ona na swojej pasywce ma minus 100 crit rate'a, czy to postać, która nigdy nie będzie krytowała. Ale dzięki temu, że nie musicie martwić się o kryty na tej postaci, składa się ją dużo przyjemniej, ponieważ po prostu szukacie wszędzie HP. Nieważne jaki zestaw budujecie, głównie skupiacie się na HP, więc jest to na pewno dużo łatwiej i odrywa od tego bólu głowy, który mamy po tym, jak nie siadają nam kryty tak jak chcemy. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, i ta postać ma wady, na przykład Meduza, której wcześniej wspomniałam, która healuje i zadaje damage, stoi i w miejscu. Więc jeżeli postawicie ją na początku teamfightu, to wtedy wszystko powinno skupiać się właśnie wokół tej meduzy. I jeżeli uciekają wam wrogowie, to niestety trochę tracicie wtedy to hydro nakładanie, no bo po prostu meduza stoi w miejscu, musimy czekać, aż Kokomi będzie mogła ją położyć po raz drugi. No i wspomniany wcześniej ult, który nie dość, że healuje, to jeszcze daje damage, też działa tylko jeżeli Kokomi go odpali i nie zejdzie z pola. Czyli jeżeli chcecie na przykład odpalić ulta, zadać chwilkę damage'u i zmienić postać, no to wtedy niestety ten ult już wam znika. Jeżeli wrócicie Kokomi, no to macie ult na cooldownie i ulta nie macie. Ogólnie trzymam kciuki za Kokomi, mam nadzieję, że teraz Dendro będzie wręcz OP, bardzo jej tego życzę, myślę, że ta postać na to zasługuje. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli nie jesteście zdecydowani, a skoro oglądacie ten film, to prawdopodobnie tak właśnie jest, radziłabym wam poczekać kilka dni, nie tylko aby zobaczyć, jak działa Tynari, ale również jak pozostałe postaci działają z elementem Dendro, jak odnajdują się w tym nowym patchu, w tych nowych zmianach i nowych mechanikach. Pamiętajcie jednak to, że ta gra ma wam sprawiać przyjemność, więc przede wszystkim powinniście kierować się tym, która postać podoba się wam. Ponieważ jeżeli sięgniecie po postać, która jest mocna, ale której w ogóle nie czujecie albo nie lubicie gameplayu, to prędzej czy później rzucicie tę postać w kąt i będziecie wspominać ten patch, banner i czemu rolowałam po tę postać, a nie po inną, co mnie podkusiło. Więc zastanówcie się po prostu, co wy byście chcieli, co się wam podoba i oczywiście też trochę patrząc na to, co przyda się wam do drużyny, ponieważ na przykład jeżeli macie samych DPS-ów, a nie macie supportów, to może być wam trochę trudno pokonywać Abyssa, kolejne levele, czy jakiekolwiek achievementy, czy wyzwania, czy jakiekolwiek trudniejsze eventy. I odwrotnie, jeżeli macie samych supportów, to może być tak, że potrzebujecie jakiegoś DPS-a. Więc zamiast zadawać sobie pytanie, po kogo powinienem rolować,
pracować, najpierw zadajcie sobie pytanie, kto się przyda w mojej drużynie, kogo brakuje mi w drużynie, co sprawia mi trudność, bo na przykład może być tak, że padacie, bo macie mało życia, więc przyda wam się na przykład zongli albo kokomi, albo na przykład padacie, bo robicie za małe liczby i wrogowie was pokonują, albo nie wyrabiacie na bysie, więc wtedy może przydać wam się jakiś super mocny DPS. Ja i tak zawsze będę podtrzymywać to, co powiedziałam kilka sekund temu, rolujcie po tego, kto się wam podoba, ja się tym kieruję i póki co wychodzi mi to naprawdę dobrze, świetnie mi się gra postaciami, które po prostu lubię, czy to wyglądowo, czy to gameplayowo, czy to jeszcze z jakichś innych, nieznanych mi powodów. Wszystkim rolującym oczywiście życzę powodzenia, abyście dostali tę postać, którą chcecie. Jeżeli rolujecie po bronie, no to również powodzenia i dużo cierpliwości. Jeżeli ten film się wam podobał, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, suba, walnąć w dzwona, po więcej super genshinowego kontentu, czy to prosto ze streama, czy to właśnie takich pogadanek, czy jakichś poradników. Z mojej strony to już będzie wszystko, trzymajcie się, na razie, pa!